Dzień dobry, tu Emil Dąbrowski w nowym odcinku Wiadomości Szczecin. Zapraszam na najświeższe newsy. Zazieleni nam się plac Orła Białego. W planie jest usunięcie części nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych oraz kostki granitowej i wykonanie w tym miejscu trawnika. Trwa wyłanianie wykonawcy na tę inwestycję. Pieniądze będą pochodziły z opłat parkingowych na placu. To kolejne z działań przygotowujących do przebudowy jednego z najbardziej charakterystycznych placów Szczecina. Na to, że przyda tu się więcej zieleni, wskazywali sami mieszkańcy podczas prototypowania oraz dyskusji o kierunku zmian na placu. O nowym życiu tego miejsca czytajcie na stronie Plac Orla Szczecin.eu. A teraz o inwestycji w sport, a przez to i w zdrowie najmłodszych mieszkańców Szczecina. Przy szkole podstawowej nr 51 powstaje nowa hala basenowa. Teraz stawiane są słupy oraz zewnętrzne ściany budynku. Gotowy jest strop. Nad parterem trwa budowa konstrukcji pierwszego piętra. Po zakończeniu budowy przy ulicy Jodłowej do dyspozycji uczniów będzie 25-metrowy basen pływacki oraz drugi, rekreacyjny ze zjeżdżalnią. Oprócz tego będą tu sale, fitness, sauny i trybuna, a przed budynkiem parking. Koniec tych wszystkich prac na początku 2022 roku. Wcześniej, bo mniej więcej za rok, gotowy będzie zupełnie nowy skatepark na Prawobrzeżu. Przy ulicy Maciejowickiej, na niezagospodarowanym dziś terenie w pobliżu lodowiska, będzie prawie 1500 m² dla rolkarzy, deskorolkarzy czy rowerzystów. Oprócz przeszkód i innych elementów, zarówno dla wyczynowców, jak i amatorów, będą też alejki, oświetlenie i uporządkowana zieleń, a obok parking. Miasto właśnie wybrało firmę, która za prawie 3 miliony złotych zajmie się inwestycją na osiedlu Majowym. Na wałach Chrobrego, Jasnych Błoniach czy Placu Rodła, słowem w najpopularniejszych miejscach Szczecina, znajdziecie ślad po sierpniu 80. Mijają 4 dekady od jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. 30 sierpnia w Szczecinie podpisano pierwsze z porozumień między ówczesną władzą a strajkującymi pracownikami największych zakładów. Aby to upamiętnić, szczecińscy artyści stworzyli plakaty, które możecie podziwiać w przestrzeni miejskiej. Stworzyliśmy taką interpretację sierpnia 80, który w bardzo afirmatywny, pozytywny sposób podkreśla to wydarzenie. A więc mamy zwycięstwo, mamy wspólnotę, tego Państwo widzicie w tych plakatach, a także silne osadzenie w tożsamości naszego miasta. Autorami plakatów są szczecińscy artyści, m.in. Lex Drewiński, Leszek Żebrowski oraz Agnieszka Dajczak. Wejdź na stronę www.trafoart i czytaj o wszystkich szczegółach. Po wystawie o bohaterach sierpnia 80 polecam jeszcze jedną, w nietypowym miejscu, bo w dawnej witrynie sklepowej przy Rajskiego 23. Jest tu galeria od ulicy, a w niej wystawa Motywy Mozaikowe, czyli znane z naszych ulic mozaiki. Przyjdź i rozpoznaj nasze lokalne skarby rozsiane po całym mieście. Autorka wystawy Sabina Wacławczyk i Stowarzyszenie Oswajanie Sztuki przekonują, że warto zainteresować się szczecińskimi mozaikami, które, choć wyjątkowo klimatyczne, są nieco zapomniane. Wystawę przy Rajskiego możecie oglądać do 11 września. Czy załoga jest na to gotowa? Wszystkie ważne informacje ze świata jachtingu od teraz znajdziecie w jednym miejscu. Ruszył żeglarski kanał na YouTube. W żeglarzu znajdziecie historię ludzi, miejsc i aktów związanych ze Szczecinem. Zobaczycie relacje z imprez żeglarskich oraz będziecie mogli sięgnąć po edukację morską w przystępnej formie. Zajrzyjcie na platformę YouTube i śledźcie najnowsze informacje. Mnie, przyznaję, urzekł ostatnio film o kocie i psie na szczecińskim jachcie. Teraz to wszystko, ale non-stop jesteśmy na Wiadomości Szczecin.eu, w aplikacji oraz na Facebooku, a premiera nowego odcinka jak zwykle we wtorek. Cześć!